Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Ja w tym odcinku będę zamieniał moją kamerkę GoPro 10 na GoPro 11 i bardziej będę się skupiał na tym, żeby opowiedzieć Wam troszkę o tym, czy GoPro Hero ogólnie nadaje się do na przykład tworzenia kanału na YouTubie, tworzenia jakichś vlogów. No i to właściwie tyle. GoPro 10 nie różni się niczym od GoPro 11, jeśli chodzi o budowę. Wygląda to tak. A więc moim zdaniem ogólnie GoPro Hero nadaje się do tworzenia kanału na YouTubie. Ja korzystam właśnie z kamerki GoPro. Korzystam z najtańszego drona, którym jest DJI Mavic Mini. I korzystam z mojego telefonu iPhone 11. Jest sobie ujęcie jakieś takie z bliska, może nagrywać telefonem te takie zbliżenia z takim tym blurem, z rozmazanym tłem. Fajnie jest po prostu połączyć z GoPro Hero. Dobrze jest sobie dokupić taki media mode, czyli GoPro Hero 10 czy 11 umieszcza się w takim media mode i można podłączyć po prostu mikrofon zewnętrzny. Ja tutaj mam taki na kablu mikrofonik, albo kupiłem gdzieś tam w Chinach taki też mikrofon zewnętrzny. Poprawia się fajnie głos, nie są drogie. Natomiast nawet za pomocą tego media mode jest wbudowany, jest integrowany mikrofon. Właśnie bardzo fajnie też to działa. Natomiast jeśli chcemy poprawić audio, to wiadomo, że można się pobawić z jakimiś tam mikrofonami zewnętrznymi. Do tego jest super właśnie mieć media mode, do którego można podłączyć różne gadżety. Można podłączyć, pokażę Wam zresztą później, jak wyciągnę tą GoPro 11. No i tak to mniej więcej wygląda. Różni się tak naprawdę GoPro 10 od 11 tylko tym cyferką, tutaj 11 z boku. Ale obie kamerki GoPro. GoPro Hero upgrade'owała troszeczkę baterię. Nazywa się ta bateria Enduro i różni się właściwie kolorem. Jest biała i powinna po prostu dużo dłużej nagrywać. Dobra, natomiast teraz Wam chciałem pokazać media mode i wydaje mi się, że jeśli tworzycie kanał na YouTubie, warto mieć właśnie taki gadżet. Mamy dodatkowy uchwyt, bo ta nóżka na media mode, ona, jak widać, jest troszeczkę wyższa, ma wyższą tą stopkę. Mikrofonik. No i tak wygląda właśnie media mode. Aha, trzeba ściągnąć te drzwiczki. Pyk. I w tym momencie, wiadomo, bateria się wkłada. I wkłada się po prostu do media mode. GoPro Hero 11. W media mode, tutaj możecie sobie zerknąć, jest wejście do ładowania baterii, wejście do mikrofonu zewnętrznego, wejście do mini HDMI. Odpalimy GoPro 11. Dobra, pokazuję, żeby się połączyć z aplikacją i żeby uruchomić GoPro właśnie 11, ściągnąć pewnie software, czy tam zupdate'ować go, ale chciałem Wam pokazać mniej więcej przede wszystkim, z czego ja korzystam. A więc tak wygląda ten mój zestaw. Ja zawsze ten mikrofonik montowałem sobie po tej stronie. Pyk. To jest właśnie taki ekranik, który się montuje tutaj z góry. Tego małego wejścia HDMI. Ja właściwie z tego ekraniku dodatkowego, tego wyświetlacza, nie korzystam, mi zupełnie wystarcza to właśnie ten wyświetlacz niewielki z przodu. No i tyle, i to jest właściwie mój zestaw. Ostatnimi czasy nawet nie korzystałem z tego mikrofonu zewnętrznego, bo
No czasami po prostu nie mam za bardzo miejsca, gdzie wsadzić tej kamerki. Natomiast zobaczcie, pyk, pyk, pyk. Jeśli chodzi o na przykład GoPro Hero, jako kamerkę właśnie taką do tworzenia kanału na YouTube, zobaczcie, lecę gdzieś, pyk, wkładam do kieszeni i sobie zapylam normalnie z moją kamerką w kieszeni, wyciągam, bum, bum, nagrywam, także jest to na pewno wygodne. Jeśli chodzi o takie kamerki bardziej profesjonalne, ja nie inwestuję w tak aż tylu pieniędzy, mam inne jakieś priorytety, to wszystko kosztuje, nie wiem, komp do edycji tak samo, gdzieś tam trochę ksiana sobie kosztuje, ja kupiłem akurat Maca używanego i bardzo dobrze mi się na nim edytuje, używam tylko darmowego programu iMovie, póki co mi wystarcza, nie mam zamiaru w ogóle, nie wiem, wykupować tego Final Cut Pro. Może w przyszłości, jeśli po prostu będę uważał, że potrzebuję, że brakuje mi jakiejś funkcji, to wtedy być może sobie kupię właśnie tego Final Cut Pro i tyle. Być może też zmienię wtedy kompa, bo ten mój komp już jest też stary. Ja mam iMac'a z 2015 roku. Jeszcze daję radę. Czasami troszeczkę zamula, muszę wyłączyć, włączyć program, ale ogólnie działa sobie bardzo fajnie. Natomiast żeby sklecić cały jakiś zestaw, no to troszeczkę kasy też trzeba mieć, głupi telefon kosztuje trochę kasy, dron to już nie mówię. Ja bym chciał w przyszłości sobie kupić Skydio 2, można kupić dron jedynie chyba w Stanach i on moim zdaniem jest najlepszym dronem do śledzenia. Ja lubię takie ujęcia właśnie, gdzieś jak tam idę albo jadę na motorze. Co robisz? Obserwuję. Walniemy ujęcie stamtąd. Leć. Gdzieś tam ten dron, żeby mnie śledził. Z tym Maviciem Mini nie ma szans. To jest, wiadomo, najtańszy dron na rynku właśnie firmy DJI. Natomiast cieszę się, że jest. Cieszę się, że mam. Wydaje mi się, że czasami po prostu dużo bardziej ważna jest nasza kreatywność, aniżeli sprzęt. No ale fajnie mieć i sprzęt, i oczywiście być kreatywnym i dobrze się tym bawić. Natomiast ja zachęcam do edycji, zachęcam do edytowania filmików. Jeśli interesujecie się kamerką GoPro, to można zauważyć po prostu, że gdzieś tam ciągnie was do nagrywania. A wydaje mi się, że jeśli się nagrywa, to przynajmniej dobrze by było opanować podstawową edycję i eliminować sobie jakieś niepotrzebne materiały i w taki sposób archiwizować sobie swoje życie. Na tym opiera się ten mój kanał na YouTubie, ja pokazuję całą swoją drogę, natomiast jest to dla mnie też pewnego rodzaju pamiętnik. Ja zawsze chciałem edytować, chciałem się nauczyć edytować, zbierałem materiały różne, gdzieś tam jak sobie nagrywałem jakieś pierdoły, natomiast miałem wrażenie, że albo gdzieś tam planowałem nauczyć się tej edycji może dopiero na emeryturze, wtedy jak będę miał dużo czasu, to myślałem, że będę sobie klecił te filmiki. Natomiast przez to, że gdzieś tam zacząłem się interesować tym marketingiem internetowym, gdzieś tam dołączyłem do jakiejś szkoły i to spowodowało właściwie to, że skupiłem się na edycji i na kanale na YouTubie. I tak jak na początku skupiałem się na tym, żeby nauczyć się zarabiać w sieci, tak teraz po prostu cieszę się edycją i jakąś tam moją pasją, moim hobby. No i tyle. Do tego właśnie wykorzystuję moją kamerkę GoPro, mojego drona i mój telefon. Także podsumowując, moim zdaniem GoPro Hero 10, GoPro Hero 11 w mojej ocenie jak najbardziej nadaje się do tworzenia kanału YouTube i dobrze jest po prostu się tym dobrze bawić. Jeśli chodzi o edycję, ja nagrałem chyba 8 odcinków na mojej playliście Ucz się edytować i po prostu chciałem się podzielić z ludźmi tym, jak ja edytuję, czego nauczyłem się edytując w około tych 1000 godzin wtedy. Jest to bardzo wygodne i bardzo istotne, więc w tym momencie popatrzcie. Pyk, 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 pyk. Skupimy się na tych dwóch narzędziach. Jeśli ktoś ma ochotę po prostu gdzieś tam zacząć przygodę z edycją, to zapraszam na moją playlistę, można sobie to obczaić. Z gadżetów takich, z których jeszcze korzystam do GoPro, to jest plecak GoPro, to jest taki suction cup,
Czasami gdzieś tam warto jest mieć taki element, a w samochodzie jak na przykład nagrywałem, to też przyczepiałem GoPro kamerkę właśnie taką żabką i pilot do GoPro to właściwie tyle. Tak jak mówię, ja na przykład z tego ekraniku w ogóle nie korzystam. No to na tyle, moi drodzy. Życzę wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia, radości i do następnego razu, hej! We'll be right back.